Żyła jest aktualnie 11. Tutaj pozostało już nam tylko 5 najlepszych skoczków tej pierwszej serii konkursowej. Severin Freund. On jest w stanie poszybować tutaj daleko, ale czy będzie w stanie odebrać prowadzenie Tomasowi Morgensternowi? To jest chyba zbyt krótko. Przypomnę, 129,5 metra, Morgensterna 129 w tej chwili. Severina Freunda, ale ujemne punkty, wprawdzie niewiele, niemniej jednak tutaj każda dziesiąta punktu jest na wagę złota. Severin Freund, 129 metrów. Jak on miał przewagę 8 paru dziesiątych punktów pod pierwszej serii, miał przewagę nad Tomaszem Morgensternem i dopiero jest w tej chwili na trzecim miejscu Severin Freund. A więc Morgenstern, Koffler, Freund, tak przedstawia się w tej chwili pierwsza trójka. Na czwarte miejsce spada Roman Kołdelka. Martin Koch, Tom Hilde, Bardal i Schlierenzauer, już tylko czterech najlepszych. To Martin Koch, 134,5 metra w pierwszej serii, teraz szybuje! To jest dobry skok Martina Kocha. On może w tej chwili objąć prowadzenie, jeżeli tak się stanie, wówczas będziemy mieli na pierwszych trzech miejscach trzech Austriaków. 131,5 metra. Tak daleko w serii finałowej nikt jeszcze nie skoczył. Na razie dwie najdłuższe odległości, 129,5, to był Koffler i Morgenstern. Teraz szeroko rozstawione, prowadzone to V przez Martina Kocha. 131,5 metra. No i on w tej chwili obejmie prowadzenie. Oczywiście, a więc Martin Koch, Thomas Morgenstern i Andreas Koffler to pierwsze trzy miejsca. Pozostało dwóch Norwegów, Tom Hilde, Anders Bordal, którzy mogą wymieszać to towarzystwo, którzy mogą pokrzyżować szyki swoim rywalom. Zobaczmy, Tom Hilde. Za mało, za krótko, by objąć prowadzenie, by odebrać to pierwsze miejsce Martinowi Kochowi. 128 metrów. No i teraz pytanie. 128 metrów. Nota trzeciego Andreasa Kofera 255,8 punktu. Noty od sędziów 3,18, 2 razy 18,5. Ładny, stylowy był to skok. No i Tom Hilde w tej chwili jest na piątym miejscu. No i drodzy Państwo, czyżby znowu zapowiadał się austriacki pogrom? Pozostał już tylko ten jeden jedyny, Anders Bardal, który może tutaj wmieszać i się do pierwszej trójki. Po nim już tylko Gregor Schlierenzauer. Anders Bardal! To będzie dobry skok, jest pięknie daleko! Znakomicie Anders Bardal w dzisiejszym konkursie. Ależ jest formą tego skoczka, 133 metry i tym samym on w tej chwili obejmie prowadzenie. Anders Bardal powinien być teraz numerem 1. Oto stojący. No i proszę, jaka decyzja? No, myślałem, że idą organizatorzy, by obniżyć Schlierenzauerowi rozbieg. Nic z tego, 14 platforma startowa. No i Gregor Schlierenzauer będzie szybował po swoje 37. zwycięstwo w karierze. Bardal, Koch, Morgenstern, Koffler. Tak przedstawia się ta pierwsza czwórka. No i teraz co zrobi Gregor Schlierenzauer? Czy da radę postawić kropkę na D? I czy to 37. zwycięstwo stanie się faktem? Nie ma 37. zwycięstwa, jeszcze upadek. Wyżyłował, ciągnął ten skok do samego końca. 130 metrów Gregora Schlierenzauera. Nie ma również miejsca na podium, co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Pytanie tylko, czy wszystko w porządku z Gregorem Schlierenzauerem? Leży cały czas na śniegu Austriak. Złapał się tam przez moment za lewą nogę. Natychmiast służby medyczne. Miejmy nadzieję, że nic się nie stało. A więc, drodzy Państwo, Gregor Schlierenzauer, oczywiście noty, jest dopiero na miejscu 11 w tej chwili. Próbował, walczył, ale nie dał rady. Wstał Gregor Schlierenzauer, absolutna owacja od kibiców dla Gregora Schlierenzauera. No i chyba dlatego, który utarł nos Austriakom dzisiaj. Anders Bardal zwycięża w dzisiejszych zawodach. To drugie w karierze zwycięstwa Andersa Bardala. Raz jeszcze zobaczmy skok Gregora Schlierenzauera.
ładnie ułożone w powietrzu, jak zwykle nienaganny styl, pięknie. No i tutaj lądowanie. No i przeniesiony ciężar ciała tutaj przeprost w tej lewej nodze, tam gdzie nie wypięła się narta. Odjechała mu prawa narta, obróciło go, przeniósł ciężar ciała na lewą nogę. No i skończyło się to tak, jak się skończyło. Miejmy nadzieję, że Grzegorz Schwierenzauer będzie cały. Pewnie w tej chwili troszeczkę żałuje. Prowadził po pierwszej serii, a kończy zawody dopiero na miejscu 11. On nie zwykł przegrywać wtedy, kiedy jest absolutnie na szczycie. Bordal, Koch, Morgenstern, Koffler, pierwsza czwórka. Na 10. miejscu zamykający tę pierwszą dziesiątkę Denis Korniłow. Popatrzmy na miejsca naszych reprezentantów. Na 12. miejscu kończy dzisiejszą rywalizację Kamil Stoch. Na miejscu 16. Piotr Żyła. Tylko dwóch naszych reprezentantów oglądaliśmy w dzisiejszej serii finałowej. Na miejscu 30. Taku Łódź. A więc...